Sobota to dobry dzień na sprzątanie. Ten stereotyp zupełnie niestereotypowo potraktowali dziś miłośnicy spływów kajakowych. Wyruszyli nad Bobrze posprzątać i znaleźli nowe ekologiczne zastosowanie wioseł. Za porządki na rzece wzięły się wodociągi kieleckie i portal Wirtualne Świętokrzyskie. Żaklina Skowrońska. Ile śmieci zmieści się w kajaku? Dużo, bo można nim przewieźć właściwie wszystko, nawet lodówkę. Mamy pełną kolekcję alkoholi, butelek, lodówek, dużo styropianu, różnych olei. Jak widzę, nawet piłka jest, która jest chyba całkiem dobra. No i ogólnie dużo z gospodarstwa domowego. Jednym słowem, śmietnisko. A że wiosna w pełni, czas to w końcu posprzątać. Wiosenne porządki, tak. Lepiej sprzątać rzekę niż w mieszkaniu. Nie zamiotłe, ale za wiosła chwyciło dziś kilkudziesięciu śmiałków. Do sprzątania Bobrzy nie trzeba było ich przekonywać. Po co to wszystko? Wiadomo. Żeby oczyścić środowisko, żeby było czyściej na rzekach, żeby nie były zanieczyszczone wody. Wypada więc zapytać, dlaczego? Dlaczego to wszystko? Czyli dlaczego ludzie tak śmiecą, dlaczego nie dbają o własne środowisko, a po co my to robimy? Po to, żeby właśnie przywrócić tą rzekę do pierwotnego stanu, jakim była. Jeszcze 3 lata temu Bobrza nie mieściła się w żadnej z klas czystości. Dziś zalicza się już do drugiej klasy. W całej Polsce takim wynikiem może poszczycić się blisko 50 rzek. To zdecydowanie za mało. Sama pani widzi, co się dzieje, jak mamy zaśmiecone środowisko. Na poprawę czystości wody w rzece wpłynęła praca oczyszczalni ścieków w Sitkówce, ale dolny odcinek Bobrzy wciąż przypomina wysypisko śmieci. Jest mnóstwo pozostałości po pobytowych śmieciach, które trzeba po prostu zabrać z rzeki i je wywieźć. Śmieci trafią na wysypisko, a akcja do pamięci uczestników, bo już szykują kolejne wielkie sprzątanie Bobrzy.